Kojarzycie ten obraz? A może ten? I ten? Albo ten? Wiecie, że wszystkie zostały namalowane przez VIP-ów? Wielu słynnych malarzy miało problemy ze wzrokiem. Claude Monet, francuski impresjonista, pod koniec życia miał bardzo silną kataraktę, co wpływało na to, jak widział kolory i światło. Edgar Degas, kolejny impresjonista, również miał problemy ze wzrokiem, które trwały przez całe życie. Pod koniec były tak poważne, że musiał się z malarstwa przerzucić na rzeźbę. Holenderski malarz Vincent van Gogh miał problemy z postrzeganiem kolorów, bo widział głównie na żółto. Polski przedstawiciel romantyzmu, Artur Grotger, był daltonistą, dlatego większość jego twórczości jest w czerni i bieli. Znacie jakieś inne przykłady? Napiszcie w komentarzach.